Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i prowadzę bloga Górowianka. Zapraszam Was na spotkanie z książką, komiksem Giganci, drugi tom Siegfried. W pierwszym tomie bohaterka straciła rodziców i miała niezwykłą umiejętność dbania o rośliny, pielęgnowania i zaprzyjaźniła się z gigantem odpowiedzialnym za tę część przyrody, czyli za opiekę nad roślinami. Siegfried jest chłopakiem niepełnosprawnym, porusza się na wózku, jest pilnowany przez opiekuna, pilnowany, uczony w domu nad morzem, ma widok na plażę i wszystko wydawałoby się pięknie, gdyby nie to, że on ciągle spędza czas sam albo z tym opiekunem, bo rodzice są wiecznie w pracy na delegacji do tego, więc nawet nie ma za bardzo czasu ich spotkać, możliwości spotkać. Jedyny ich kontakt to właśnie przez media, przez kamerkę. Siegfried przez to, że jest niepełnosprawny, ma dużo czasu, intelektualnie jest bardzo sprawny i przez to, że ma dużo czasu, ciągle poszerza swoją wiedzę. Dlatego na temat technologii wie bardzo dużo i zawiera ciekawe znajomości przez internet, ale ma taką swoją małą tajemnicę. W wodzie czuje się swobodny i lekki. Jest to jedyne miejsce, w którym nie czuje się jak worek kartofli rzucony na wózek. I właśnie ta niepełnosprawność sprawia, że on nawiązuje z gigantem odpowiedzialnym za wodę bliższą relację, znajomość, współpracę. No i przy okazji mamy też akcję toczącą się wokół działań korporacji. Tam właściciel korporacji odkopuje i doprowadza do aktywności złego giganta. Jak potoczy się ta cała akcja? W jaki sposób korporacja wykorzystuje swoją przewagę i manipuluje otoczeniem? Możecie się przekonać, sięgając po kolejne tomy. Ja muszę przyznać szczerze, że jakiś czas temu sięgnęłam po gigantów, ale nie miałam całości serii. Były to komiksy, które stwierdziłam, że fajnie by było, żeby były wydane w języku polskim, bo bohaterzy są tu naprawdę bardzo różnorodni, borykają się z różnymi problemami. Jedni tracą rodziców, drudzy są niepełnosprawni, trzeci mają inne problemy. W każdym razie pokazują nam tutaj, autorzy pokazują nam niesamowitą różnorodność bohaterów, ale poruszają też bardzo ważny temat. Temat manipulacji medialnej. I to jest bardzo ważne, żeby dzieciaki miały świadomość tego, że bywa, że mogą być manipulowane, bo te starsze pokolenia niby powinny posiadać taką świadomość, że mogą być manipulowane, bo przecież są świadome tego, że istniała propaganda w telewizji i w radiu i prasie, ale im się wydaje, że jak nastała wolność, to nie ma propagandy. No ale niestety jest inaczej, bo ta wolność to zawsze jest okupiona różnymi okolicznościami. I tutaj tej wolności też tak do końca nie ma, bo korporacje może wiele, zbyt wiele, bo pieniądze mogą wiele, zbyt wiele. I mamy tu naprawdę bardzo dużo manipulacji, kierowania nawet rządzącymi przez korporacje. Ciekawie pokazany temat. Ukazanie wiele niebezpieczeństw płynących zbyt łatwe oddawanie władzy jednej osobie. Polecam i do zobaczenia.